Witamy serdecznie w naszym studio Telewizji Misericordia. Witamy specjalnego gościa odpowiedzialnego za duszpasterstwo młodzieży w Rwandzie, księdza Charlesa Hakorimana. Jak się księdzu podoba polska zima? Czy to pierwszy pobyt w Polsce i Europie? Tak, to jest mój pierwszy pobyt w Polsce, ale nie w Europie. I to jest pierwszy raz w Polsce, kiedy widzę taką zimę, jaka jest teraz. Ponieważ innym razem, kiedy byłem w Europie, to było we Francji. Było około 2 stopni Celsjusza, a teraz jest minus 7, minus 11. Jest tu bardzo zimno i po raz pierwszy widzę śnieg tutaj w Polsce. Tak, bardzo dużo czytałem o Polsce jako o kraju, który jest chrześcijański od bardzo dalekiej przeszłości. Kraju, który ma bardzo dużo świętych, a także Polska jest znana ze swojej historii. Wracając do kościoła, zobaczenie i poznanie miejsc, z których pochodzili i w których żyli święci i inne ważne osoby, dla kościoła jest niezwykle ważne, ponieważ jeśli na przykład uczysz się o świętej siostrze Faustynie, jeżeli przyjedziesz i zobaczysz miejsce, w którym ona żyła, w jaki sposób możesz poczuć, doświadczyć tej rzeczywistości, rzeczywistości świętości, ponieważ widzisz miejsce, gdzie ona spała, gdzie się modliła, jej pokój i to jest inne odczucie niż to, jak czytasz w książkach. Teraz na przykład, gdy będę uczył w moim kraju, będę dawał inne przykłady niż te, które dawałem wcześniej. This, for example, when I will be teaching in my country, I will give examples different from the examples I used to give before. Misjonarze, którzy odwiedzają kraje afrykańskie, którzy tam pracują, mówią o wielkim rozkwicie wiary w Boga. Mówią o miłości bliźniego jak w czasach pierwszych gmin chrześcijańskich. Czy rzeczywiście tak jest? I can say that is true and not. Because saying that faith is growing, coming, I am considering my country, because when I was born, during my childhood, Christian was many. Mogę powiedzieć, że jest to zarówno prawda, jak i nie. Ponieważ mówiąc o wzroście wiary, rozważam tutaj mój kraj. Ponieważ kiedy się urodziłem, w czasie mojego dzieciństwa, chrześcijan było wielu i byli bardziej przekonani niż dziś. Na przykład dzisiaj o moim kraju nie mogę powiedzieć, że jesteśmy mocni w wierze. Ale z drugiej strony jest coś, co powiedziałaś odnośnie wspólnot, które mają na celu łączenie chrześcijan w małe grupy. Tak jak to wyglądało we wspólnotach w czasach początku Kościoła. Starają się tak żyć i kochać jedni drugich. W przeciwnym wypadku są egoistami. Te same problemy mogą występować w Afryce, ponieważ nasze społeczeństwo zmienia się w zależności od zmian w Europie, ponieważ byliśmy skolonizowani przez ludzi z Europy. I można zauważyć, że z globalizacją i rozwojem światowym teraz świat jest jakby mała wioska. Co się dzieje tu w Europie, natychmiast może się wydarzyć w Afryce. To, co można zauważyć, co dzieje się z naszą młodzieżą, z młodymi ludźmi. Oni poprzez internet, poprzez telefony komórkowe mogą połączyć się ze światem. I to, co dzieje się tu, może bardzo łatwo dosięgnąć Afrykę. I to jest nasz duży problem, ponieważ oni idą za Europejczykami, podczas gdy ich środki są znacząco dużo bardziej niższe w porównaniu z tymi, jakie mają Europejczycy. W następstwie tego można zobaczyć osobę, która stoi na swoim polu, kopie w polu, jednocześnie trzymając telefon komórkowy. Jest to w jakiś sposób duże wyzwanie do pracy. Czy również sytuacja kościoła w Europie jest księdzu znana? Mam tu na myśli powolną śmierć wiary w Europie, neopogaństwo. Mamy wielowiekową tradycję, korzenie chrześcijańskie, lecz przepiękne stare kościoły stoją puste. Nie ma w nich wiernych, ani starych, ani młodych. Stąd ogłoszony przez papieża rok wiary.
Czego może nauczyć Europejczyków młody kościół rwandyjski? Czy Europa może nauczyć się od Was takiej świeżości wiary? Well, it is true. When you come here in Europe, you will find churches empty. Mm-hmm. But I think here in Poland, especially here in the Tak, to jest prawda. Kiedy przyjeżdża się do Europy, można znaleźć wiele kościołów pustych. Ale myślę, że tutaj w Polsce, a szczególnie w Ożarowie, zobaczyłem, że kościół nie jest pusty. Ale w niektórych krajach Europy można zobaczyć, czy kościoły stoją puste. Lub można zobaczyć w nich tylko starszych ludzi. Myślę, że na początku miały one wiele ludzi w środku, ale ci ludzie nie byli przekonani w wierze. Nie mieli głębokiej wiary. W Afryce mamy wiele osób w kościele, ponieważ jesteśmy na początku. Jeżeli nie będziemy zwracać uwagi, żeby pomagać ludziom, zgłębiać wiarę, będzie u nas tak samo, jak teraz jest w Europie. Myślę, że to jest ogromne wyzwanie dla nas księży, biskupów, żeby pomóc ludziom, aby byli mocni w wierze. I teraz właśnie mamy rok wiary. Jest to szczególny czas, aby spojrzeć i zobaczyć, jakimi jesteśmy ewangelizatorami. Nawet papież w swoich wypowiedziach mówi, że musimy zmienić sposób ewangelizacji ludzi. Potrzebujemy świadków wiary, żeby ludzie zrozumieli, że bycie wierzącym, bycie chrześcijaninem jest dobre. Dlatego potrzebujemy pracować więcej, aby ludzie mogli być mocniejsi w wierze. Czego Europa może się uczyć od naszego kościoła? Mówiłem o życiu w małych wspólnotach chrześcijańskich, gdzie ludzie żyją razem w wioskach, modlą się, wymieniają doświadczeniami dotyczącymi problemów życiowych, czytają Słowo Boże i próbują żyć w oparciu o nie. Myślę, że jeśli tutaj udałoby się stworzyć małe wspólnoty, to mogłoby być pomocne, w przeciwnym wypadku ludzie przychodzą do kościoła, nie odpowiadają na mszy. Przychodzą, ponieważ nadchodzi czas, aby pójść do kościoła. Na przykład niedziela. Są w pośpiechu, muszą się śpieszyć, żeby szybko wyjść, żeby potem wrócić. Dokąd? Do domu, żeby spać. I to oznacza, że w naszym życiu dziś nie ma czasu na Boga. Pojawia się pustka w naszym życiu i my nie akceptujemy tego, że Bóg może wkroczyć, żeby wypełnić tę pustkę w naszym życiu. Widać, że żyjemy w pośpiechu, wszędzie się spieszymy. Ludzie ciągle gdzieś biegną. Gdzie? Dokąd się śpieszą? My potrzebujemy usiąść i modlić się. Młodzi ludzie mają swoją muzykę do słuchania, filmy do oglądania, internet, ale nie mają czasu dla Boga. Możesz spytać ich, dokąd idą. Konsekwencje tego są ogromne, ponieważ jeżeli nie masz czasu dla Boga, będziesz czuł, że jesteś pusty. I widać, że ludzie nie znają smaku życia, nie są szczęśliwi. Mają różne rzeczy, mają wspaniałe domy. Mają wszystko, ale nie są szczęśliwi, bo nie mają Boga. Dlatego nasza misja jest pomóc ludziom być z Bogiem. W liście do młodych ludzi papież napisał, że potrzeba, abyście byli misjonarzami, nawet poprzez internet, poprzez świat cyfrowy. Jeżeli jesteś w internecie, tam spotykasz Boga. Jeżeli wchodzisz na różne strony internetowe, tam spotykasz Boga. Papież prosił, abyśmy poprzez ten świat cyfrowy byli misjonarzami. Poprzez Facebooka, Twittera, tam gdzie jesteśmy. Mamy wiele środków do komunikacji, ale nie używamy ich. Tak samo mamy wiele środków do ewangelizacji i nie używamy ich. Mówił papież w ostatnim liście do młodych. Pope sent to young people. He said, asking to young people to be missionaries. You have to be missionaries even in the world of internet. He said about digital world.
W przeszłości mieliśmy wielu świętych, którzy nie mieli takich środków, a zrobili tak wiele dla ewangelizacji. Możemy zobaczyć na przykład święty Maksymilian Maria Kolbe. Dotarł do Japonii, a nie było takich samolotów jak teraz. Dziś z Europy mogę być za 8 godzin w Rwandzie. Będąc tutaj, mogę pisać różne rzeczy do młodych ludzi w Rwandzie. Będąc w Niepokalanowie, widziałem, gdzie żył i pracował święty Maksymilian Maria Kolbe. Jakich środków używał? Widziałem, że używał maszyn do publikowania swoich gazet. I patrząc na to, co mamy dziś, widać, jak wiele on zrobił i porównując to z naszymi możliwościami, widać, że mamy środki, ale ich nie używamy. Nawet księża. Dlatego powinniśmy używać jak najwięcej środków do ewangelizowania młodych. From here, write something to the young people in Rwanda and tell them, you see, I saw in where he lived, what he used as a machine to publish his magazine, his newspaper, and see what you have today. You see how many examples he used to publish, and you compare to what you have today. Today you have many, but you are not using them even for evangelism, even for us priests. So he said, use those means to evangelize others, the young people like you. There are so many things that you can, to have God in all that we have, yeah. Ksiądz jest odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży. Z jaką młodzieżą ma ksiądz do czynienia? Jacy oni są? Czego pragną w życiu? Jakie działania są podejmowane przez Kościół dla pozyskania dla Boga młodych ludzi w Rwandzie? The young people we have in Rwanda, as I told before. Tak, to prawda. W naszej historii przeszliśmy przez ogromne zniszczenie i dewastację. Mieliśmy przez 4 lata wojnę bratobójczą, w wyniku której około 1 000 000 osób straciło życie. I to spowodowało ogromną ranę w społeczeństwie. Nie jest łatwo powiedzieć po 20 latach, że ludzie żyją dobrze. Ale widzimy, że ludzie starają się żyć razem. Ponieważ w życiu możesz spotykać problemy, trudności, ale trzeba żyć mimo to. Entering in those in that situation, they enter with their faith. Otherwise, even today, if I am saying to about using those means. Dlatego Rwandyjczycy zmagają się, żeby żyć, ponieważ muszą walczyć o życie. Nawet jeśli stał się ten wielki problem wojny, muszą dalej żyć. U młodych ludzi nie widać tego etnicznego problemu. Ten problem dotyczy starszych osób, które żyły w tym czasie. Czasami mają oni złe relacje z innymi. Nasza misja jako księży jest uczyć Rwandyjczyków poszanowania życia ludzkiego i człowieczeństwa. Pytając, co było problemem, to jeśli chodzi o mnie, to uważam, że problemem było to, że nie mogliśmy ludziom respektować obrazu Boga w każdym człowieku. Because they don't have means, or they are living alone. They have to look for something to survive, mm-hmm. And they leave schools, and their youth are present at the church. You can call young people. You have easily 1,000 at the parish at Sunday. Mm-hmm. Myślę, że jeżeli nauczylibyśmy ludzi respektować obraz Boga w drugim człowieku, byśmy odnieśli sukces. Ponieważ gdy osoba z jednego plemienia zabija osobę z drugiego plemienia, oznacza to, że nie widzi w nim obrazu Boga. Myślę, że musimy uczyć przede wszystkim młodych ludzi tego, żeby widzieli i respektowali w drugim człowieku obraz Boga. Żeby patrzeć na drugiego człowieka jak na siebie samego. I żeby brać pod uwagę człowieczeństwo. Ponieważ jeżeli zabija się drugiego człowieka, to najpierw zabija się w nim obraz Boga. Dlatego w związku z wojną mamy bardzo dużo do zrobienia. Szczególnie wśród młodych osób. Żeby zrozumieli, że bycie białym człowiekiem, czy czarnym człowiekiem, czy człowiekiem z innego plemienia, to wszyscy jesteśmy ludźmi. I myślę, że to będzie możliwe, jeśli będziemy podążać za słowami Boga. Pastoral work. They are young people are many. We see that they need
someone, they need someone who can tell them God, who can help them to be deep in their faith. And that is our challenge, to help them to be deep in their faith. Because it is the contrary of here, you don't have young people. For us, we have many, many. Nawet jeśli znajdzie się jakaś osoba zbuntowana, nieszanująca tego, co myślę, jeżeli będziemy wykonywać naszą pracę dobrze, to osiągniemy cel. I chociaż bardzo wiele osób z tego czasu zmarło, to wciąż żyją jeszcze świadkowie wiary z tego czasu wojny. Ja sam znam księdza, który podczas wojny pomagał bardzo wielu ludziom. Ochraniał bardzo wielu. Znam księży, siostry zakonne oraz świeckie osoby, które pomagały ludziom podczas wojny. Pomagali uciekać bądź ochraniać, czy ukrywać ludzi. Niestety, mówiąc o bratobójczej wojnie w Rwandzie, najczęściej i najwięcej mówi się o tych, którzy zabijali i mordowali, ale zapomina się o tych dobrych przykładach świadków wiary. Jeżeli oni są i jest ich wielu, nawet jeśli milion osób zginęło, to mamy świadków wiary. The line of the church is here of faith, and in our country we are trying to help the young people. We have different programs, biblical schools in the weekend, and we try to reach young people in schools where they are. Another problem with young people, because I'm talking with, about mm-hmm. my mission. In the schools today, they don't teach religion as it should be. W kościele mówi się o wielu świętych, ale jest też bardzo wiele świętych, którzy nie są znani z imienia. Na przykład ten, który ukrywał w swoim domu rodziny, żeby nie były zabite. Za co groziła mu śmierć taka? Osoba jest święta. Niektórzy stracili własne życie, żeby chronić innych. Znam księdza, który został zastrzelony, ponieważ stanął w obronie innych ludzi, żeby nie zostali zamordowani. Ten człowiek jest święty. Myślę, że jest bardzo wiele świętych na świecie, którzy nie są znani i o których świat nie wie. Enough. There is a lack in that formation because you don't have your mother to teach you how to pray and so on, and to bring children at the church. Those are the problems that we have with our youth because of the history of our country. Wiemy, jakie ogromne spustoszenia i ofiary pozostawiła straszliwa wojna w 1994 roku. Czy przez te prawie 20 lat po wojnie udało się odbudować relacje między ludźmi? Jak żyje się ludziom w kraju księdza? Czym się najczęściej zajmują? Czy są szczęśliwi? It's true. In our history, we met a huge devastation, genocide. It was a war for 4 years, and at the end of that war, there was a genocide. Sytuacja młodzieży w Rwandzie, tak jak mówiłem wcześniej, jest ściśle związana z sytuacją tu w Europie. Oglądają filmy, słuchają muzyki, jaka jest w Europie. I tak jak powiedziałem, powinniśmy umacniać ich w wierze. Jeżeli będą wkraczać w obecny świat, żeby mogli to robić w wierze. W przeciwnym razie, tak jak mówiłem o różnych środkach, diabeł również ich używa. Diabeł używa ich bardziej niż my. Jeżeli nie będziemy pomagać młodym ludziom być mocnymi w wierze, diabeł będzie używał tych środków przeciwko im. Inną sprawą jest to, że młodzi w Rwandzie nie są bogaci. Część z nich chodzi do szkół, część mieszka na wsiach, część w ogóle się nie uczy. Część musiała przerwać naukę, ponieważ nie mieli środków na naukę. Często mieszkają sami, muszą szukać rzeczy, żeby przeżyć. Dlatego opuszczają szkołę. Młodzi tam są obecni w kościele. Możesz ich zawołać i łatwo może być 1000 osób młodych na mszy świętej. W niedzielę lub w sobotę. Jeśli ich zawołasz, oni przyjdą. Widzę to podczas spotkań. Nawet podczas spotkania, które odbyło się w listopadzie ze wspólnotą w Teze, wziął udział 8500 młodych ludzi. I wiele było tych, którzy chcieli wziąć udział w tym spotkaniu. I musieliśmy ograniczyć zapisy, ponieważ mieliśmy ograniczone środki.
another, we will succeed. Mm-hmm. Because if a member from one ethnic dares to kill another, it is because he is not seeing the image of God in him. And I think we have to mm-hmm. to teach, especially our young people, that they must respect the image of God in the others, to consider the other as a human being as you are. Because with genocide, first you kill the image of other in you, and you kill him as if he was an animal. And we have a lot of job to do. Widać więc, że w naszym kościele młodych jest dużo. Ale problemem jest pomóc im, ponieważ tak jak powiedziałem, nie jest łatwo. Jeżeli chce się z nimi porozmawiać głębiej, jest 1000 młodych i jeden lub dwóch księży, jest to wtedy bardzo trudne. Bo jako księża mam jeszcze różne inne obowiązki w pracy, a widzimy, że młodzież potrzebuje kogoś, kto pokaże im Boga, kto poświęci im czas, kto pomoże im zgłębić wiarę, i to jest nasze wezwanie, żeby pomóc im stać się mocnymi w wierze. To jest przeciwieństwo do tego, co jest obecnie w Europie. Tu nie ma wielu młodych ludzi. U nas jest ich bardzo, bardzo dużo. Dużo młodych ludzi, ponieważ mieszkają na wsiach i nie mają często innych czynności do robienia w niedzielę. Więc przychodzą do parafii na msze, jest bardzo dużo chórów, gdzie młodzi śpiewają. Są chóry 50, 40, 30 osobowe, gdzie młodzi śpiewają i tańczą. I nie potrzebują mikrofonów. W naszym kraju problemem jest głębokie zaangażowanie w wiarę. Dlatego próbujemy pomóc młodym ludziom. Mamy różne programy, różne kursy biblijne, szkolne weekendy, nauczanie. Innym problemem, jeśli chodzi o młodzież, ponieważ mówię tu o młodzieży, za co jestem odpowiedzialny, jest to, że w szkołach nie ma nauczania religii takiego, jakie powinno być. I przez to jest brak religijnej informacji naszej młodzieży. Wcześniej w szkołach mieliśmy nauczycieli, którzy mówili o Bogu i nauczali religii. W naszym kraju obecnie ci, którzy dają pieniądze z zewnątrz na rozwój naszego kraju, mówią czasami, że nie potrzebują religii, że nie biorą jej pod uwagę. Dlatego musimy poszukiwać nowej drogi nauczania religii. I tak jak wspomniałem, często rodziny są niekompletne. Dzieci pozostają same, nie mają rodziców. I takie dzieci nie mają odpowiedniej formacji religijnej z domu, ponieważ nie mają mamy, która uczyłaby ich się modlić. I to jest problem, jaki mamy z naszą młodzieżą, który wynika z historii naszego kraju. I think you know there are so many saints in the world. Saints are not those who have on the wrist in the church. Jaka jest, księdza, droga do kapłaństwa? That question is somehow complicated. To pytanie jest w jakiś sposób skomplikowane, ponieważ życie człowieka jest złożone. Mam obecnie 39 lat. W tym czasie miała miejsce bratobójcza wojna, którą przeżyłem. I mówiąc o powołaniu, nie mogę powiedzieć, że stałem się księdzem, czy że zdecydowałem się być księdzem, ale staję się księdzem każdego dnia, nawet dziś teraz. Patrzę, jak Bóg kieruje mną, przewodzi mną. Cały czas odkrywam moją drogę. Oczywiście pewne wydarzenia mogą mieć miejsce, które sprawiają, że akceptujemy drogę Bożą, które pomagają odkryć Boga. Jeśli chodzi o mnie, nie można powiedzieć, że stałem się księdzem, że zdecydowałem się być księdzem. Ja wciąż staję się księdzem każdego dnia. To znaczy, że jest to długa historia powiązana z naszym krajem, z wojną. For me, I don't say I decided to be a priest or I become a priest. I am becoming a priest mm-hmm. even today. It means that it is a long history about our country, even that war. Because for me, when I was kiedy byłem w niższym seminarium, zanim jeszcze wybuchła wojna, wtedy myślałem o tym, żeby uczyć się na uniwersytetach. Bardzo poważnie myślałem o studiowaniu. Potem natychmiast wybuchła wojna i przez 3 lata nie chodziłem do szkoły. Wtedy musiałem zmagać się z życiem w czasie wojny. Musiałem przede wszystkim starać się znaleźć pożywienie. W takim czasie myślenie o nauce było niemożliwe. W tym czasie zobaczyłem, że w tym wszystkim, co robimy,
planujemy. Nawet w tej wojnie jest ręka Boża. Jeżeli musisz spędzić tydzień bez jedzenia, jeżeli bardzo cierpisz, wtedy zaczynasz dużo się modlić i wtedy możesz słuchać i zrozumieć wiele rzeczy. Po wojnie zacząłem uczęszczać do wyższego seminarium i miałem zapewnione stypendium w Ameryce po ukończeniu wyższego seminarium. Ponieważ wcześniej bardzo chciałem studiować. Poszedłbym tą drogą, ale znalazłem się w szpitalu. W moim życiu byłem tylko raz w szpitalu, przez 4 dni. I poczułem wtedy, że nie muszę jechać do Ameryki, żeby tam się kształcić. Wielu moich znajomych bardzo dziwiło się, dlaczego zrezygnowałem. I mówiło, że muszę jechać do Ameryki, że to jest wielka szansa studiowania i wyjazdu do Ameryki. A ja wewnętrznie czułem, że nie. I nie wiem, czy ta decyzja była z powodu tej choroby, czy też z innego powodu, ale zrezygnowałem z tego stypendium. Czułem, że powinienem dalej kształcić się w seminarium. I byłem w seminarium, dopóki nie zostałem księdzem. Jest już 6 lat, jak jestem księdzem. I do dziś czuję się dobrze w moim życiu. I felt that I don't know if it is because of that illness, but I feel that I must remain in the seminary. Oczywiście w każdym życiu spotykamy trudności. Nawet w życiu kapłańskim można spotkać trudności w pracy. Ale ja myślę i czuję, że są one małe. Nawet Jezus miał trudności podczas swojej misji. Miał bardzo dużo trudności. Jezus zaprasza nas do przełamywania naszych trudności, rozwiązując je w Jego krzyżu. Czuję się do dziś dobrze i mam nadzieję, że będę dalej rozwijał swoje powołanie. Until today I feel well, and I hope that I will be going on to become priest. A księdza rodzina? Jak jest liczna i czym się zajmują? My family is an African family. African family is you have about 9. Moja rodzina jest typowo rodziną afrykańską, a rodziny afrykańskie są bardzo liczne. Jest nas 9, a ja jestem 5. dzieckiem. Jestem dokładnie w środku. Mam 2 starszych braci i 2 starsze siostry. A potem 2 młodsze siostry i 2 młodszych braci. Mój tata umarł w kwietniu 2010 roku. Dziś żyje tylko moja mama. Większość mojego rodzeństwa jest już w związkach małżeńskich. Oprócz 2, którzy są na razie osobami samotnymi. Pochodzę ze wsi z północnej części mojego kraju, gdzie są góry. Bardzo lubię góry. Moja rodzina pracuje na polu i wiedzie zwyczajne życie. Ja bardzo lubię takie życie i do dziś z chęcią przyjeżdżam do domu rodzinnego i pomagam w pracach polowych, ponieważ od dzieciństwa pomagałem rodzicom w polu i to było dobre. Kiedy jest się księdzem, czasami niestety nie ma się na to czasu, na takie prace polowe. From my childhood, I used to accompany my parents, and it was good. Unfortunately, when you are a priest, sometimes you can't get the time to do that. Dziękujemy za rozmowę. Życzymy pięknych owoców tej wizyty w Polsce. Proszę się ciepło ubierać. Thank you very much. Yeah, thank you. Dziękuję za zaproszenie mnie do tego studia. Mam nadzieję, że być może w przyszłości w naszym kraju będziemy mieć takie studio jak to wasze, żeby mówić młodym ludziom o Bogu i żeby ewangelizować przez tak rozwinięte środki komunikacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.